Który inny program w polskim internecie może nam obiecać, że we wstępnej minucie usłyszycie o Elden Ring, Romanie Giertychu i naszej szkapie Marii Konopnickiej? Hm? No w zasadzie nikt inny. Dlatego dzień dobry lub dobry wieczór w najbardziej niszowym podcaście w polskiej sieci. Podcaście na piechotę, który od czasu do czasu bywa podcastem kulturalnym. Dzisiaj, jak już zostało powiedziane, będziemy opowiadać sobie o Elden Ring. Ale serio, od tego będę musiał zacząć, bo ten podcast miałem nagrywać na weekend, ostatni weekend, żebyście wy tradycyjnie we wtorek dostali content, na który czekacie. Ale zagrałem się w Elden Ring i nagrywam ten podcast dużo później niż planowałem. A obiecywałem sobie, że będę przynajmniej półtora tygodnia do tyłu. Kurczę. Do przodu z nagrywaniem audycji internetowej, własnej autorskiej. No i już po pierwszym miesiącu mi się nie udało. I to akurat mogę zarzucić Elden Ring, która jest cudowna, i po 60 godzinach nadal mnie wkręca. Czyli już o jednej rzeczy, którą sobie obiecaliśmy, powiedzieliśmy. Drugą z tych rzeczy będzie nasza szkapa. Marii Konopnickiej. I w ogóle taki wstęp, malutki, delikatny, drobny wstęp do Marii Konopnickiej, bo 2022 rok został nazwany przez ministerstwo nasze rokiem właśnie twórczości tej pani, kojarzonej z epoką pozytywizmu. I całkiem słuszną uwagę usłyszałem ostatnio od swojej znajomej z Warszawy, Marta, pozdrawiam cię gorąco, że mało, a w zasadzie to żadnej, jeszcze tutaj nie było tematyki kobiecej. Mieliśmy samych panów. To miało się zmienić tak czy inaczej, ale podsunęła mi przy okazji ten taki właśnie motyw, żeby może zrobić coś na wzór cyklu. Kolejnego cyklu w naszym podcaście, już trzeciego, jeżeli pamięć mnie nie myli. I ten cykl właśnie mógłby być o twórczości konopnickiej, o odczarowywaniu konopnickiej, którą ja też mam zamiar w tym roku całkiem holistycznie sobie opracować i podzielę się tym z wami. No a co z tym Romanem Giertychem? Otóż ja jestem z pokolenia milenialsów, pokolenia, które pamięta gimnazjum, czyli pokolenia dinozaurów, któremu tytuł nasza szkapa jakoś nieodłącznie kojarzy się właśnie z Romanem Giertychem, który kiedyś był ministrem edukacji narodowej i za którego to chyba właśnie kadencji tę naszą szkapę ze spisu lektur wyrzucono. I jakoś do kanonu kultowych cytatów naszych polityków przeszła później jego wypowiedź w programie Moniki Olejnik, gdzie e, zapytany właśnie o naszą szkapę, on powiedział: Musiałem to sobie wygooglować, bo to było tyle lat temu, że zapomniałem. Pani redaktor mnie chce przepytać odnośnie Sienkiewicza, e, gdzie popełnił dwa błędy. Jeden oczywisty i drugi mniej oczywisty. Tym oczywistym jest to, że powiedział odnośnie Sienkiewicza, zamiast odnośnie do, które byłoby poprawne. Tym mniej oczywistym będzie to, że pomylił Konopnicką z Sienkiewiczem, co akurat ministrowi edukacji narodowej zdarzyć się nie powinno. A skoro już te wszystkie swoje clickbaitowe elementy dzisiejszego odcinka mam ze sobą, to chciałem Wam właśnie powiedzieć, że całkiem niedawno zamówiłem sobie bardzo ładne, stare wydanie a niemal wszystkich noweli Marii Konopnickiej, i od nich zamierzam rozpocząć swoją bliższą znajomość z tą autorką. Po tym najprawdopodobniej przyjdzie też czas na poezję. Na razie akurat tej poezji mam. W swojej pracy codziennej na tyle dużo, że w domu wolę czytać prozę. No i pierwszy wybór padł na tę naszą szkapę ehm, niesławną. Bo ja tej książeczki, tego opowiadanka to nigdy nie miałem okazji poznać. I chciałem cofnąć się do czasów swojej podstawówki Swojego gimnazjum, nawet nie pamiętam, kiedy to było dokładnie, i zobaczyć, o co ta cała awantura była. Za co nasza szkapa mogła wylecieć ze spisu lektur. Spisu, który przecież jest na maksa her hermetyczny i rzadko zmienia się w jakiś nowoczesny sposób. Nie licząc na przykład e, sprzed dwóch lat e, dorzucania tam chociażby gry e, wideo, ale do listy lektur uzupełniających, których większość polonistów i tak nie przerabia. Co takiego konopnicka tam napisała, że utwór ten nie był uważany za ponadczasowy, jak większość lektur? Niesłusznie, oczywiście. Eee, znalazłem stare, stare, stare dyskusje jakieś na forach internetowych, gdzie ludzie byli przekonani, że konopnicką to wywalono ze spisu lektur za żydofilię. No, bo właśnie Konopnicką z tym wątkiem asymilacyjnym, próbą pojednania Polaków z Żydami, powinniśmy kojarzyć, bo tak jest wrzucana do podręcznika w szkoły średniej. A zazwyczaj jest tam fragment Mendela Gdańskiego, czyli no właśnie opowiadania stricte o sprawie asymilacyjnej. O tym, że Żydów należałoby traktować jak równych ludzi. No, ale przecież nie ona jedyna. Eliza Orzeszkowa też bardzo mocno działała w tym kierunku. Więc za co można było w, 2000, w okolicach 2007 roku wywalić konopnicką z lektur? Nie wiem, może za orientację seksualną? No tutaj pewności nie mamy, tak? ale e, są całkiem mocne podejrzenia, że jej życiową partnerką była właśnie partnerka, a nie partner. A może po prostu odkładając już żarty na bok, ta książka zwyczajnie bardzo źle była oceniana, co też potwierdzają liczne recenzyjki naszych polskich użytkowników na portalu Lubimy Czytać. I dlatego należało się jej pozbyć, żeby troszeczkę oczyścić klimat w tych książkach. No ale tutaj znowu wracam do swoich ukochanych, w cudzysłowie, syzyfowych prac. Dlaczego ta książka pozostała, a nasza szkoła wyleciała? No, musiałem się dowiedzieć. Musiałem też nadrobić jedną z wielkich zaległości mojej edukacji i naszą szkapę przeczytać. E, swoją drogą, banan, pyszny banan dla kogoś, kto policzy, ile razy nasza szkapa padnie w tym podcastie. To te, ta zbitka wyrazowa. I nie wiem jak wy, ale moim zdaniem, im częściej się mówi nasza szkapa, tym zabawniej ten tytuł brzmi. Więc tak, dzisiaj będzie o naszej szkapie. Jak przystało na coś, co nazwałem najbardziej niszowym programem w polskim internecie? Bo jeżeli e, wzrok mnie nie pomylił, a całkiem długo szperałem po sieci, to ani jeden artykuł na blogu, taki prawdziwy artykuł, ani jeden filmik na YouTubie, ani jeden odcinek jakiegoś podcastu o tej naszej szkapie nie powstał. Czyli w zasadzie jestem pierwszym w sieci, aż szok, e, no ale ja takie nieznane wody lubię. No dobra, do rzeczy. Była to nowela, oczywiście, Marii Konopnickiej, której pierwsze wydanie ukazało się w 1890 roku. I to jest ciekawa data, bo e, raczej już nie kojarzona z pozytywizmem. Co nie, lata 90. XIX wieku, to królestwo młodej Polski kolejnego pokolenia. A tymczasem Konopnicka wydaje nowelę, i to nowelę traktującą o dzieciach. A o dzieciach popularne opowiadania powstawały dużo wcześniej, z rąk prawdopodobnie nieco doskonalszych pisarzy, czyli Sienkiewicza i Prusa. Właśnie jak u Sienkiewicza generalnie jest klimat tego opowiadania, no bo mamy dzieci, które nie z ich przyczyny spotyka jakaś bardzo przykra sytuacja to mnie się od razu chociażby ten nasz kultowy Janko Muzykant przesuwa na myśl, chociaż aż tak tragicznego wydźwięku nasza szkapa nie ma. No właśnie, no bo ona nie śmierdzi literaturą tendencyjną, czyli pierwszym ruchem powieściowym epoki realizmu, ruchem, którym postaci upraszczał do takich stereotypów, bo cała powieść miała służyć tylko i wyłącznie wybrzmieniu jakiejś, jakiejś myśli, którą chce nam autor przekazać. Nie była ona zbudowana z takich klocków, które byśmy nazwali realistycznymi. Tymczasem u Konopnickiej jest na odwrót. To jest historia, która nie śmierdzi tą epoką, wręcz przeciwnie, przypomina życie zwyczajne. To jest coś, co mogłoby się rzeczywiście wydarzyć. No i jest tutaj to, co zazwyczaj w pozytywizmie było w tych krótkich utworach, czyli bieda. No My obserwujemy w utworze nasza szkapa wspomnienia, dzieciństwo, wczesne dzieciństwo trojga młodych braci. Opowiadane to jest z perspektywy jednego z nich, z perspektywy Wicka. To jest w ogóle rodzina mostowiaków, więc jakieś takie konotacje ze współczesną popkulturą nam się jeszcze do tego nasuwają. No i oni żyją sobie pod koniec XIX wieka, wieku na warszawskim powiślu, czyli najbiedniejszej dzielnicy Warszawy. Gdzie, jak wiadomo, a będą sami musieli się mierzyć z głodem i biedą. A na domiar złego ich ojciec niedawno stracił pracę i w domu zaczyna brakować pieniędzy. A na domiar złego dwa ich matka leży bardzo mocno chora w łóżku, dogorywa w zasadzie, chociaż dziecko tego nie rozumie. On widzi, że z matką jest nie tak, tylko nie wie dlaczego i nie wie dokąd to może doprowadzić. No i właśnie ta perspektywa dziecięca to jest coś, co w naszej szkapie bardzo atrakcyjnie się prezentuje. My te wspomnienia oglądamy z, przez oczy ówcześnie ledwo nastoletniego bodajże, a chyba nawet jeszcze nie widzka, dla którego no, wciąż najważniejsze to jest brykanie, hulanie, i jakaś zabawa. I kiedy do domu przychodzą Żydzi, bo pojawiają się tam Żydzi, żeby coś kupić od jego rodziców, żeby jakoś uzupełnić luki w budżecie domowym i albo kupić trochę więcej jedzenia, żeby wszyscy mogli zjeść, albo jak najprędzej wysłać dzieci do apteki po leki. Dla matki, no, sprzedaje się coraz więcej sprzedaje się starą szafę, na początku sprzedaje się łóżko, więc dzieci się cieszą, że będą spały na podłodze no bo to takie inne coś, czym można by było się pochwalić znajomym ale e, niestety niektórzy z ich znajomych też śpią na podłodze co nam sugeruje, że to nie tylko jedna rodzina mostowików ma takiego pecha. I dziecko nie ma prawa rozumieć tego nie potrafi w pełni pojąć skali problemu. Że nie ma pracy, że nie ma pieniędzy, że przychodzą Żydzi, że mieszkanie jest coraz bardziej puste. Z matką jest w zasadzie tak samo, a może nawet gorzej, a na talerzu jest coraz mniej wyłącznie ziemniaków. Najczęściej te ziemniaki i tak oddaje się najmłodszemu z braci, czyli Piotrusiowi, który totalnie już nic nie rozumie, a z tych wszystkich wydarzeń dookoła. Widzimy chociażby scenę, w której ojciec rodziny w środku nocy przykrywa dwóch synów własnym płaszczem które leżą na ziemi, którymi jest po prostu zimno i one w tym płaszczu się zawijają. Mamy też bardzo ładną, chociaż króciutką scenkę wizyty sąsiadki czy tam ciotki, kogoś bliższego, jakiejś bobeczki starszej, która patrząc na matkę naszych bohaterów, do ojca mówi, że no, Pan Bóg mógł się zdecydować w tę albo w tamtą, tak? czyli albo ją zabrać, albo ją zdrowić, a nie tak w tym stanie przejściowym ją cały czas utrzymywać, na co ojciec się bardzo, bardzo, bardzo obrusza. Mówi, że tak nie wypada, że przysięga brzmiała, że w zdrowiu i w chorobie, i on będzie się nią opiekował tyle, ile trzeba będzie, i to nieważne, ile ona będzie chora. Swoją drogą bardzo piękna jest to scena, pokazująca nam postać ojca zupełnie inaczej niż zazwyczaj literatura to robi. Zwłaszcza taka literatura nowelistyczna, która jest króciutka po prostu. Tu dostajemy mężczyznę, który nie boi się uczuć, który nie boi się płakać i który nie boi się dbać o swoją rodzinę. Miłe odświeżenie, prawda? Gdzieś w tle tego wszystkiego jest ta tytułowa szkapa, czyli stary koń ślepy na jedno oko, który towarzyszył ojcu w pracy, który w zasadzie jest źródłem jakiegokolwiek dochodu, czy był wcześniej, kiedy on jeszcze pracować mógł. I kiedy większość rzeczy znika z mieszkania, a stan matki się nie polepsza, to pada w końcu tragiczna decyzja pozbycia się również i szkapy, czyli ukochanego zwierzęcia dzieci w tym domu. Na których szkapa jest w zasadzie jak taka stara, dobra przyjaciółka. I sprzedaż tego konia zbiega się w czasie z. No, trochę ze tutaj utwór, ale no chyba nie macie mi za złe, że spojluje utwór, który ma 30 stron i który się czyta dla samej przyjemności kontaktu z jakimś tekstem, a nie dla, nie wiem, zaskoczenia na sam koniec. W każdym razie matka umrze. Nie wytrzyma tej choroby, i to stanie się prawie, że w tym samym momencie, w którym zostanie sprzedana ta szkapa. I bardzo ciekawym wątkiem tego utworu już pomijając perspektywę dziecięcą, która tworzy nam taką narrację naiwną, postać narratora, który nie jest w stanie zrozumieć wydarzeń oglądanych własnymi oczyma. I oprócz tego, że dzieci w obliczu tak maksymalnej biedy, tą biedą zaczynają się przechwalać, to jest dla nich jedyny powód do dumy. No i pojawia się trzeci wątek, taki kontrowersyjny, który mógłby powodować zdziwienie u współczesnego czytelnika. To znaczy, bardzo mało widzimy, żeby te dzieci cierpiały. Po stracie matki. Tymczasem, kiedy odchodzi szkapa, kiedy zostaje sprzedana, to wylewają łzy po prostu e, wodospadami. W jakiś sposób to ze sobą kontrastuje, i, e, miłość do matki jest dużo mniejsza niż miłość do zwierzęcia. E, kiedy nasza szkapa. Ich szkapa, a w zasadzie już nie ich, bo yy, sprzedana szkapa zostaje wykorzystana do pogrzebu, czyli ciągnie za sobą ciało matki. To dzieci biegną przy szkapie i się z nią bawią, bo widzą ją po raz pierwszy od kilku dni. Myślę, że ona wróciła i się tak cieszą. I w ogóle nie zwracają na to uwagi, że ciągnie ten koń ciało, martwe, zimne ciało ich matki. I ktoś mógłby się oburzyć, że to jest okrutne. Okej, okay, w, jakiś, w jakimś sensie tak. To znaczy, gdyby nie być uważnym czytelnikiem i chociażby nie zauważyć takiej sceny wcześniejszej, gdzie w środku nocy jeden z braci się budzi, a zwija się w taki kłębek, siedzi podwijając kolana pod brodę i przez chwilę płacze, tak potajemnie, w środku nocy, to może byśmy nawet pomyśleli, że oni nie odczuwają tej straty matki. Ale e, to nie jest do końca tak. Moja teoria wygląda mniej więcej tak. To jest dziwna teoria, ale nie ze mną. Jak to kiedyś mi się zdarzyło powiedzieć i to chyba będzie mi się zdarzało mówić częściej. Matka w środowisku, w ekosystemie, w świecie, w rzeczywistości dziecka, jednego, dwóch czy trzech, jest czymś stałym, czymś odgórnym, danym, czymś pewnym, jest fundamentem. To znaczy z niej się wychodzi, ona jest jak gdyby źródłem całego świata. Bez niej nie byłoby ich. W jakimś sensie jest niedoruszenia. Obecność matki jest oczywista, a myśl o tym, że miałoby jej nie być, powoduje taki aż uśmieszek litościwy: że Co ty gadasz? To jest w zasadzie taki bóg, taka bogini. To z niej wszystko się bierze. To jest nasza stwórczyni. Do tego ta matka nie jest wyjątkowo stara. Ją po prostu spotyka ciężka choroba choroba całkowicie niedoskumania dla jej dzieci. Tymczasem koń, zwierzę jest czymś o wiele bardziej prawdziwym. Nie wiem, czy rozumiecie mój tok myślenia, ale matka była nad nimi. W ich perspektywie jest czymś właśnie na wzór bóstwa. Tymczasem koń jest ewidentnie pod nimi. To one opiekują się tym koniem. Koń oczywiście jakieś dochody wcześniej generował dla całej rodziny, ale w oczach dziecka konik jest zwierzątkiem czymś, nad czym się opiekuje czymś, na co one mają wpływ. Taki realny, bo na matkę nie za bardzo mają, to matka ma na nich. Czyli jest taka drabina, hierarchia, troski, miłości, relacji, więzi rodzinnych. Dlatego, kiedy koń musi zniknąć, dzieci reagują gwałtownie i płaczą żywnymi łzami. Natomiast, kiedy znika matka, to dzieci jeszcze do końca tego nie rozumieją. Ta scena gdzie brat, bohatera w nocy, sobie tam po cichu płacze, jest pierwszym zwiastunem tego, że powoli, powoli do ich umysłów może zacząć dochodzić ta myśl, że coś, co brali za absolutnie pewne, za dane, za for granted, jak mówią po angielsku, przestało istnieć. Bóg umarł. Fundament świata nadkruszył się już teraz raz na zawsze. Ten świat nie będzie już taki sam. Być może nawet całe dzieciństwo właśnie się kończy. I ta świadomość będzie dochodziła do tych dzieciaków trochę dłużej. Zwłaszcza, że nie mamy żadnych sygnałów, ażeby ta matka była wobec nich niedobra. Wręcz przeciwnie, te kilka malutkich scen, które z nią mamy, sugerują nam, że miłość pomiędzy nią a dziećmi była całkiem silna i że przywiązanie istniało. I ta scena finalna, kiedy dzieci biegają radosne wokół konia, który już nie należy do nich. Nawet te dzieci tego nie rozumieją, że ten koń zaraz pójdzie z nowym właścicielem, jak tylko pomoże w tym obrządku, którym musi pomóc. Ta scena jest, jak to często była w nowelach, takim zakończeniem bardzo nagłym i urwanym. My nie do końca wiemy. Co z nimi się stanie, czy oni tę biedę wytrzymają, czy ojciec pozbiera się po, po, po śmierci najważniejszej dla niego osoby, czy wróci do pracy, czy będzie co jeść, czy przeżyją wszyscy trzej bracia. Jedyną sugestią, jaką mamy jest, jedyną sugestią, jaką mamy, jest czas, w jakim to jest napisane. Czas przeszły, to jest forma wspomnień z dzieciństwa, więc wiemy, że przynajmniej Wicek, ten narrator, jakichś starszych lat dożyje. A zatem coś musiało się wydarzyć, co sprawiło, że jakoś przeżyli, po prostu. Ale nie to jest naszym zmartwieniem, kiedy czytamy. Nie nad tym się skupiamy. Skupiamy się raczej na tej aurze, jaką nasza szkapa emanuje. To jest utwór szalenie smutny. Bardzo przejmujący, bardzo pesymistyczny. To jest pozytywizm, który już stracił tę ślepą nadzieję wobec nowego trendu, now nowych ruchów, nowego nurtu i nowego pokolenia, który już zobaczył, że wcale nie będzie tak różowo, jakim się marzyło na początku ich twórczości. No i jest to też utwór o stracie, które, mm, o której trzeba. Umieć rozmawiać. My to już zrobiliśmy, tak? Trochę o, o, o tych stratach mieliśmy okazję powiedzieć przy okazji bonusowego odcinka, czyli domu Paco Rocky, ale takich książek nigdy za wiele, zwłaszcza. No wiesz co, Joshi? Przepraszam Was bardzo. Ale też jednocześnie ci, którzy mówili, że ja cały czas przepraszam za obecność pieska, tego pieska zazwyczaj nie słyszą, to dzisiaj go na 100% usłyszeli, prawda? No, ale wracając do naszego toku, to takich utworów o, o śmierci rodzica, pokazanej tak przejmująco, tak smutno, o śmierci rodzica, która spotyka nas o wiele za wcześnie, w momencie, w którym jeszcze zdecydowanie nie jesteśmy na nią gotowi, to brakuje. A w spisie lektur dla szkół nie średnich, tylko dla szkoły podstawowej, to już w ogóle. Dzieciom się wrzuca te treny i tak się męczy kochanowskim, który stracił własną córkę, i każe się czytać 16 wieczną poezję na temat radzenia sobie z odejściem ukochanej osoby, co jest dla tych dzieci zupełnie abstrakcyjne. Tymczasem tu mamy utwór, który autentycznie mógłby się wydarzyć. Nie mówię, że dzisiaj dzieci w takiej biedzie żyją, żeby jeść jednego ziemniaka na obiad przynajmniej nie większość ale na 100%. Dużo młodych osób musi czasami za wcześnie pożegnać swojego rodzica. I nigdy też nie jest moim zdaniem, ale powołuję się tutaj też na książki na ten temat, które w zeszłym roku czytałem. Teraz też możecie słyszeć mojego psa. Yoshi! Proszę przestać. Ja tutaj nagrywam bardzo poważny podcast. No to my, jako cywilizacja, mamy olbrzymi problem z myśleniem i mówieniem o śmierci, a tym bardziej o śmierci naszych bliskich. Już nie mówiąc o śmierci nas samych, temat tabu. Odsuwamy coraz więcej tekstów kultury, które dotykają tego wątku. I poprzez wyrzucenie naszej szkapy ze spisu lektur, a ona wcale nie jest jakby napisana jakimś dziwnym językiem, nieprzystającym, archaicznym, również pomagamy tej iluzji. Iluzji, że świat jest różowy i w świecie nie dzieje się nic złego co jak teraz powiedziałem, to zabrzmiało w moich uszach jeszcze bardziej ironicznie, biorąc pod uwagę wszystko co dzieje się od miesiąca. Ja tu bynajmniej nie mam ochoty rozpoczynać żadnej kampanii pod tytułem Przywróćmy naszą szkapę do spisu lektur. Ale byłbym w stanie wskazać wam przynajmniej trzy albo cztery książki z tego spisu lektur, które o wiele bardziej zasługują na wylotkę, aniżeli zasługiwała wtedy Konopnicka. Tam, nie zważając w ogóle na to, kim ona w swoim prywatnym życiu była. Zresztą do tego też wrócimy. Mamy cały rok Konopnickiej, żeby również o biografii co nieco opowiedzieć. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że to nie jest zły utwór. Serio. Jak na nowelę pozytywistyczną, co wielu osobom kojarzy się dość nudno, nużąco, negatywnie, to ten utworek wjechał mi bardzo miło. A w ramach eksperymentu poleciłem go również swoim dwóm uczennicom na korepetycjach. Pokojnie są to uczennice bardzo dobre, które nie męczą się z podstawowym materiałem i które trafiły pod moją opiekę, żeby rozszerzać swoje kompetencje. Więc ja tu nikogo nie torturuję i rozmawiałem z nimi o tym utworze i jakoś go zrozumiały i aż tak ich nie wymęczył. I wiem, że już za dużo tego porównania używam, ale akurat ostatnio obie te dziewczęta czytały syzyfowe prace i porównując jedno do drugiego bez najmniejszego wahania wybrały sobie właśnie naszą szkapę jako utwór ciekawszy, bardziej wartościowy. Co mówiąc, od razu mam takie poczucie winy, że ja już od razu wjeżdżam na Żeromskiego i jego próbuję krytykować. No nie do końca, nie, po prostu e, wróćmy do najważniejszego wniosku z tego odcinka, e, czyli do wniosku, że nasza szkapa jest całkiem spoko i w przeciwieństwie do naszej klasy powinna przetrwać tę próbę czasu. Ale tutaj słucharem, po raz kolejny zdradzam, ile ja mam lat. Jeszcze zaraz Wam powiem, że weźcie zamiast pieniędzy na Patronajcie, to kiedyś mi wpłaccie eurogąbeczki i że będzie, będziemy kwita. Nie, spokojnie, Patronajta też nie mam. Na razie, nie wiem, kiedyś może. Wątpię, ale eurogąbki. Jestem dinozaurem. No więc to była nasza szkapa, to znaczy to była y, nasza audycja o naszej szkapie. Utworzę całkiem dobrym. Ja wystawiłem, bo niektórych to interesuje. Ja wystawiłem 7 na 10, na no, lubimy czytać, co w moich oczach y, oznacza, że to była dobra rzecz, warta Poznania. I na pewno y, całkiem fajny pierwszy krok, jeżeli tak jak ja chcielibyście w 2022 roku poznać trochę więcej jego patronki <grym> i rozszerzyć swoje horyzonty. No przecież po to się tutaj w cudzysłowie spotykamy, żeby o takich rzeczach posłuchać. A skoro o tym, gdzie się spotykamy już powiedziałem, to mam też dla Państwa wiadomość bardzo poważną. To jest ostatni odcinek podcastu na piechotę. Ostatni, który jestem w stanie za darmo opublikować na swoim Spreakerze. Każdy następny będzie wymagał wykupienia sobie takiego serwerka, nie wiem jak to tam działa do końca, ale już opłaty. Jakby te opłaty w ogóle wyliczyłem sobie w koszty przedsięwzięcia projektu, bo w ogóle spliker mi się podoba i mam zamiar to kontynuować. Tak więc spokojnie. Mamy 10 godzin materiału, które można było wrzucić za darmo. Następny próg przekroczymy dopiero, jak tych godzin będzie 100, czyli za jakiś, nie wiem, za jakiś rok. To chyba nie ma co się tutaj przejmować na zapas. I jeżeli znacie te całe 10 godzin materiału, które trafił na mój kanał, to bardzo Wam za to dziękuję, że Wam się chciało, że słuchacie najbardziej niszowego programu. W polskim internecie. A jeżeli sięgniecie teraz po Konopnicką, zamówicie sobie wybór nowelek, jakiś z Allegro, za 5 zł, za 10 zł, to zacznijcie od tej szkapki i dajcie mi znać, co o niej sądzicie. Czy to w komentarzu pod YouTube'owym odcinkiem, tam tamta komunikacja z użytkownikiem jest trochę łatwiejsza, czy to na mediach społecznościowych. Gdzie muszę robić trochę więcej, robić posty, robić relacje na temat e, swojej działalności podcastowej, ale boję się, że moi starzy znajomi <laughs> wszyscy e, będą mi mieli za złe, że tak sobie spamuję, więc może ja po prostu tworzę osobny profil dla tej swojej podcastowej działalności i tam wtedy będziecie mogli wszystko znaleźć i będziemy mieli jakąś komunikację. Warte rozważenia, dajcie znać, co o tym myślicie. W kąciku randomowych pozdrowionek mam dzisiaj przeznaczone specjalne kilka sekund dla moich rodziców, bo jak się dowiedziałem dzisiaj, dzisiaj dzisiaj w rozmowie telefonicznej z moim tatą, to oni dalej puszczają ten podcast. No myślałem, że puszczą sobie pierwsze dwa odcinki i odpuszczą, jakby no, nie miałbym im tego za złe. Tymczasem oni ponoć słuchają dalej. Tak więc tato, mamo, pozdrawiam was. I będziemy u was na święta z pieskiem. Tak więc szykujcie żelki. No i rodzicom i wam wszystkim chciałbym powiedzieć, że no, narka koparka i pewka marchewka, że słyszymy się już za tydzień, a może nawet i wcześniej w kolejnym odcinku podcastu Na piechotę. Tak więc miłego dnia albo spokojnej nocy. Trzymajcie się. Wielkie dzięki. Putin chuj. Putin chuj. Putin chuj.